ostatni wyjdzie z izolatki, wygrywa 200 zł. Nie wychodzę stąd, dopóki nie zostanę ostatni. Nie wiem, kto wyjdzie stąd ostatni, ale wiem, kto wyjdzie stąd pierwszy. Kto? Maja po prostu ma flashback i z tym wyjdzie, ma. Nie wiem, czy pamiętacie jakby tą sytuację. Przepuśćcie mnie! Ale teraz masz towarzystwo, może będzie lepiej. No i właśnie zabieracie jeszcze więcej przestrzeni, więc tak jest. Jakby... A nie jesteś w turizmie? Nie. Jest mi jakby przykro. W turizmie do mnie jest mi bardzo ciężko. No przeżyję tu chwilę, ale jakby ja się źle czuję bardzo tutaj. A co cię na przykład przytłacza, tak szczerze? No my! A jak się dzisiaj czujesz? Dzisiaj czuję się całkiem w porządku. Czuję się w izolacji całkiem spoko. Chciałbym wszystkich przytulać, ale nikt nie ze mną się nie chce przytulać. Jestem tutaj już 5 minut. Czy jest prawda, że chodzisz z Aleksandrem Kępką? Nasza relacja z Olkiem opiera się na chodzeniu na jedzenie. Nie tylko? Nie tylko. Minęło pierwsze 20 minut, a już zaczyna się robić duszno, ciepło. No i coraz gorzej tak naprawdę. Żeby mi nie da się sikał, czy co? Co ty gadasz? Ja myślałem, że serio robi sikał. Ej, jakby się tu sikał, przysięgam za... No. Ja bym wyszedł od razu, to jest jakby ohydne. Mamy wszyscy po 3 życia. Pierwszym zadaniem na utratę życia jest krzesełko. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Może mi jeszcze wymyślił fizyczne ćwiczenia. Elegancki kąt prosty. Ja mam za kwasy po wczoraj. Ej, a was strasznie boli. Ja mam za kwasy na udach. Ja wczoraj 1,5 godziny tańczyłam. Ej, jakie tańce? No, rozmawiaj ze mną. Jest ciężko, nie jest tego. Mi już się tak trzęsą nogi. Ej, ja już spadam trochę. Ole, się trzęsie. Maja nie dała rady. Dzieli teraz życie. Zarobić się to jest, ja się tu mega dobrze czuję. W porównaniu do tego, jak byłam tutaj w 5 minut, jest jeden jakby plus i jeden minus. Czasem jest tak mi, że my tu jesteśmy i minusem, że też tu jesteśmy. Tak, to serio ma sens pod tym względem, że jesteś tutaj, więc jest towarzystwo, więc myśli mi jakby, wiecie co. Nie masz czasu myśleć o tym, bo się coś dzieje. Coś się dzieje, więc ja sobie skierowuję uwagę na coś innego, ale przez to, że jest taka mała przestrzeń i jest kilka dodatkowych osób, ta przestrzeń się wydaje jeszcze mniejsza. Zagramy w grę. Zgadnijcie, o czym teraz myślę. O liczbie 7. Tak szczerze to nie wiem. Moje oko pyta, co to? Maroko. Nie. Lakier. Nie. Śrubka. Nie. Twoje włosy. Nie. A blisko byłem chyba? Nie. To. Tak. Bez sensu, że tak. No, bez sensu. No dobra, strasznie mi już nie wygodnie. Mi jest źle tutaj. Czy spać sobie na przykład? Ja kiedyś cichyś spałem, jakbyśmy przed mówę. Będę się o 5. Kurde, słyszę jakby niedźwiedzia, nie? Patrzcie przez okno, gdzie to niedźwiedź, ja bym niedźwiadek był w moim. A co ty masz? To jest moje postanowienie dzisiaj. Ja wygram dla siebie, jeżeli pobiję swój czas poprzedni tutaj. Ile tam było? Kochani, a nie chce się wam pić? Chcę. No, mi się chce nagrać. Kto najdłużej wstrzyma oddech, ten ma wodę. Ale nie przegrywasz życia. Ktoś może tylko wyłącznie wygrać wodę. Albo się udusić. Michał jest cały czerwony. To zawiem mu oczy. Och, odpadł. Jest, wygrałem! Chodź, Pitor, ej, oddaję się ciężko, bo myślałem, że cichy już jesteś tak spokojny, bo ja się... Ale zacznij mi gadać! Do mnie proszę bardzo, to wow. Się woda. Skąd ją znalazłeś? A, bo wy macie swoje sposoby. Dam każdemu z was, bo to jest gorące i na przykład niekomfortowo, ona jest naprawdę bardzo fajnie chłodna. Pod warunkiem, że każdy się napije. Bo chcę dać wam pić, żeby było szansę, że ktoś będzie się wylać. A, Jezu, jaka wieczerza po prostu. Siedzimy tu już prawie godzinę, Maja. Jak się czujesz? No nie jest mi komfortowo. Nie mam paniki jeszcze w sobie, ale wolałabym tu nie być. Do mnie wygląda, jakby nie chciał słuchać już tego pierdzielenia. Nie, ja jestem troszeczkę nadpobudliwy. Jakby, jak nie mam co robić i się nudzę, to się snuję z miejsca w miejsce. Tu nie ma gdzie się snuć. Was też strasznie irytuje dźwięk z tego piano, czy tylko mnie? Tak, my stąd wyrzucimy, zanim stąd wyjdziesz. No. Szczerze, jednak ja waliuję powoli. No nie mam co robić. Serio? Nie mogę, nie mam się tego. Dominik wygląda gorzej od Maji. No, jakby. Teraz mamy zadanie, które wymyśliła Maja. Mianowicie będziemy coś rysować, a to właśnie wy będziecie mieli wpływ na to, kto z nas wygrywa. Dlatego śledźcie nasze sociale. I teraz będziemy losowali, kogo z naszej piątki będziemy rysować. Czyli rysunek zdobędzie najmniej głosów, traci życie. Mi się wydaje, że osoba, którą ja wylosowałem, będzie bardzo niezadowolona z mojego rysunku. Minęły 4 minuty, to jak wygląda mój rysunek? Wygląda bardzo dobrze, jak na 4 minuty moim zdaniem. No i co, rysuję dalej? Ale to wygląda tak. Trust the process, ok? U mnie sytuacja wygląda w ten sposób, proszę bardzo. Kurde, mało czasu będzie do 10, ale lubię rysować. Ja już trochę skończyłem. Słuchajcie, ja mam, wiecie kogo? Trochę strasznie to wygląda, ale jest git.
Koniec czasu! O nie! Przyszła pora na nasze reakcje, Michu, pokazuj swoje dzieło. Ja mam Maję. To nie cichy! Na początku tak kanciasto ci narysowałem i chciałem jakby pokazać twoje kształty, jakie masz, ale jakby... Totalnie tak to wygląda, nie? Tutaj, tam mam takie piękne. Co wiesz, że sobie na dłuższe? Dobra, nie. Dobra, słuchajcie, ja mam cichę jakby. Ale ręce tak dziwne jakoś. No bo na szybko, nie? Mega ładne. Wszyscy się domyślą, kogo narysował. Ale mocne! Mega ale kolor! To wygląda jak komando, dziękuję! Zarobiste rysunki tak. W ogóle, prawda? No. Teraz czas na mój. Ej, no nie jest źle! Mam w wersji... Kijącej panny młodych? Tak. No trochę tak. Jest tak. Artystyczne. Kochani, na mój kanał zawsze wleciały rysunki. Czekamy 10 minut i zobaczymy, kto da ci życie. Dawaj Domin, kto mocniej przywali ścianę? Misiek rzucił mi wyzwanie, bo powiedział, że jestem niby najmocniejszy. Chcę, żebym stracił życie w gniecenie, tak? I na takie chwile noszę kastet. Moją taktyką jest spryt i tym go pokonam. 3, 4. O kurde, pewnie nie widziałem, że tak mocno uderzę. Ej, nieźle by się zrobiło. Michał, next player. 3, 4. O kościół przywalił! Gims rozwalił! Dobra, wydaje mi się, że Dominik chyba wygrał. Ja niestety tracę życie. Olek, złota rączka naprawia. Olek, złota rączka naprawdę. Jak zastaliśmy, to tak zostawimy, tak? O. Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Zastał steropianową i zostawił taśmowaną. Kochani, mam już wyniki. Idziemy od najlepszego. Najlepszym rysunkiem okazał się rysunek Olka. Yeah! Drugi rysunek był mój. Ja na przykupię mi po prostu napisem Happy City. Kolejny był, uwaga, uwaga, cichy. Ej, teraz dwie osoby, które mają po dwa życia. Jedna osoba zostanie po tej konkurencji z jednym życiem. Różnica jest 50 głosów. Co? A ja mogę to wygrać. Ale niestety nie wygrywać, tracisz życie. Tak wiem, że to wygra. Jedynie kogo się obawiam, to cichego, bo on jest dosyć duży, może być głodny i może mnie zjeść. Jako, że mój obrazek wygrał, to ja chcę go powiesić w jakimś miejscu. Zaraz zostanie z nami tylko ten Michał. Przyszła pora na kolejną konkurencję, mianowicie wyzerowanie butelki wody. A ja chcę tylko dodać, że to jest woda gazowana, więc będzie jeszcze trudniej. Co, gazowana? Kto ostatni wyzeruje, znaczy życie miast start. Pierwszy... Ej, strasz mi się opić, zrobi się. Ej, zesikam się zaraz. Dawaj Maja, masz dwa życia. Olko, jest to dosłownie łyczek? Maja niestety traci życie. Czyli Misiek i Maja mają po jednym, reszta dalej ma 3. A siedzimy już tutaj ponad, słuchajcie, 2 godziny. Mi się wcześniej chciało siku. I ja teraz będę miał problem. Szczerze, nie wiem, czy nie wyleję się do tej butelki. Chodźcie na to. Moje kluczyki umieją lewitować. Tak moje. Dobra, jeżeli trafię, to ogłaszam swój związek z Olkiem. A jeżeli trafię, to ja ogłaszam swój związek z Michałem. Jeżeli trafię, ktoś z tym zaraz wychodzi. Jeżeli trafię, Dominik sobie robi wzorki na głowie. Walentynkowe. I ja mu je robię. Yes! Dobra, skoro robię wzorki, to cichy robi baska. Jeżeli trafię, to sobie ja z Olkiem napojemy swoje imiona nawzajem. Ej, Misiek, poszukaj przeznaczenia. No, ale ja to chciałem! Siedzimy tu już prawie 3 godziny. Mi się udzielił siku. Cichy jest dla mnie najgroźniejszym zawodnikiem. Jeśli mam wygrać, to on musi odpaść, dlatego cichy. Papier, kamień, oto kto wychodzi. Ja się zaraz zleję, więc jeśli wyjdę, stracę pieniądze, ale że przynajmniej wysikam. Ja przegra papier, kamień, wychodzi. Tak jest. Raz, dwa, trzy! Jest! Nie! Najtrudniejszy przeciwnik wyeliminowany sposobem, proszę bardzo. Fajnie, że wpadłeś, miło było. Wychodzę. Nara! Wyeliminowałem najgroźniejszego przeciwnika z 3 życiami. 50% było, było ryzyko. Ścigać mi się nie chce, aż tak bardzo. Ale to był sposób. Zostało jeszcze ich 3. Słyszą mnie teraz wszyscy niestety. Dziennik Michała. Widzę tu już 3 godziny. Robię podkop. Wszystkich tutaj otuszę. Zabraknie im tlenu. Ja zamierzam uciec. Tutaj pod moim obrazem jest dziura, przez którą ucieknę i oni tego nie ogarną. Z włosów! Jest naprawdę ciężko już wejść. Pora na kolejną konkurencję. Jak widzicie, pośród tych wszystkich piłek znajdują się tylko 3, które mają w sobie karteczki. Osoba, która nie znajdzie takiej piłeczki, traci życie. Chłopaki, rozsypujcie to, czas start! Żółta jest nacięta na bank! Szukam żółtej! Ej, giga, trudne zadanie! Ej, giga, ciężkie to jest. Ej, nikt jeszcze nic nie znalazł, minęło 2 minuty.
minuty. O, robimy te same. Uwaga, ma nacięto. Biała karteczka z uśmieszkiem, proszę bardzo, tak wygląda. I udało mi się jako pierwszemu na pewnej drodze życia. Czemu Dominik znowu? Wy macie po jednym życiu, jeżeli Olek znajdzie, nie, to stracicie je. Ja na razie to jestem w takim amoku, bo wszystkie piłeczki, które dotknąłem, nie mają sobie karteczki. W ogóle nic nie ma. Trudne to jest. No halo! Ej, Olek chyba znalazł. Nie, Olek znalazł uśmieszek, czyli albo moja, albo Michał odpadają teraz. To odpada, kto odpada? Siery! Ej, mało piłek wam zostało. Bardzo mało, jeżeli dobrze przypatrzyliście. Jest! Ostatnia? No! Co jest? Serio? Jakie to jest prawdopodobne? Co na to? Czekajcie, bo ja mam przypomnę w głowie, czy to nie była piłka, którą ja ostatnio wziąłam stąd i po prostu rzuciłam, tak? Możliwe. I ona możliwe, że stąd wypadła. No to twój problem. No co, zostawiam was, chłopy. Powodzenia mam życzę. Nie! Pa! Została nas trójka. Ciekawe, czy ktoś da radę się tak utrzymać dłużej niż na przykład parę sekund. Ej, jak super! Spider-Man! Jestem Spider-Manem. Spróbuję przytrzymać teraz. Poczekaj, prawnie błagam cię, lekko łapajcie. O, ale spadałem do mnie, tak szarpałeś. Za jajko. Dominik mi oskarżył o to, że złapałem go za jajko teraz. To prawda, ale nie chcę się do tego przyznawać. Ej, patrzcie, jaka przechmina. Tutaj, gdzie Dominik uderzał, jestem ja teraz, a gdzie ja uderzałem, jest Dominik. Ej, a wiecie, że zrobiłem to totalnie nieintencjonalnie? Jakoś tak po prostu to przykleiłem. To jest niesamowite. Największa zła była, gdybym przykleił to w dobrych miejscach. To jest dobry. Ej, gdzie ja uderzałem tutaj. No właśnie, to powinno być. No i skasowałem Miśka, skasowałem mu życie. Ale on tobie nie. Dziwi się, padłem rysunek. Izolatka MMA! Faluje mi już Olek! Jesteś mi tobie, chcesz mi tego przytulić. Bo my się bardzo kochamy. Tak. No, ja wychodzę. Wychodzisz, zleje się, nie żarty, zleje. Teraz naprawdę, Dominik, nie wychodź, błagam. Dobra, to leję do tego. Teraz mogę grać dalej. Problem zażegnany, tak? No nie, no musiałem się wyrazić, co zrobić. Wiecie, że teraz on nie wyjdę. Dla mnie wygranie 200 zł to jest jak wygranie życia, luterii. Chwała wielkiej ekipie. Chwała wielkiej ekipie. Wybiła czwarta godzina. To tak się da na banie. No, mi to samo. Na początku, jak był zastrzyk energii, jak to wbiliśmy, to teraz myślałam, mam zjazd, okropny zjazd. Ja w drugą stronę, wyśikałem się i naprawdę byłeś okej. Stawię się odzywać, schizujemy Olka. Jezu, będę w siódmym niebie. Nie, dobra, bo mnie da się, że schizuję. To mnie będziecie schizować teraz? Nie, schizujcie mnie. Po co ja to powiedziałem? To jest strasznie dziwne, że się odzywać, weźcie coś pojęcia. Wydaj dźwięk jakiś, jakikolwiek. Teraz tego nie zrobisz. Mnie. Ej, dobra, już nie mogę wytrzymać, że się odezwałeś. Ej, ale osobiście mnie to samo schizowało. Nie dziwię, że Maja na 5 minut nie mogła tutaj z nami miała. No. Dobra, już pora na kolejną konkurencję, mianowicie mamy tutaj pewne coś. Jest to jakaś zagadka, musimy domyślić się, o co chodzi. Każda osoba, która będzie miała złą odpowiedź, traci życie. Michu, musisz się postarać, bo jeśli nie, to lipa, bo odpadniesz. 3, 4. Raz suchną okropnie, a raz pachną pięknie. Gdy brak na filmie, to jest to przestępstwem. Mogą być krótkie lub długie, miłe lub brzydkie. Masz ty je wszędzie, poza kąpieliskiem. Majtki! Dobra, ja mam osobę. Raz suchną okropnie, raz pachną pięknie. To chodzi o Michała Popiołka. Wiem! Serio, znam odpowiedź. Jestem pewien odpowiedzi. Ja na przykład nie mam pojęcia. Panowie! Moją odpowiedzią jest... Moja odpowiedź kłóci się z pierwszym chyba zdaniem już w tym wierszyku. Raz suchną okropnie? No. Ja wiem, co to jest! To jest moja odpowiedź. Ja mam pieniądze. Dobrze, kochani, zacznijmy nasze odpowiedzi i teraz je sprawdzamy, kto ma dobrze. 3, 4. Ja źle! Źle. Chodzi o skarpetki. Naprawdę? Wiedziałem, że mam dobrze. Aaa, chodzi o Fausti! Wykminiłem odpowiedź najszybciej, jako jedyny poprawnie, przez co Olek traci życie, a Michu... Ja niestety odpadam z gry. Adios, compañeros! Nara! Jezu, ale to fajnie! Michał przyszedł nam tutaj pomóc w jednej konkurencji, w której jeden z nas traci życie. Jest Michała zadaniem będzie trafić w jednego z nas. Obkręcimy Michała, chowamy się i kogo pierwszego uderzy, ten traci życie. Dobra, chyba już mogę. Dobra, nie powiem, gdzie jestem. Tu jesteś, trzecie. No nie, dostałem! Trzy razy przeleciałeś mu tyle od głowy! Serio? Myślałem, że się uda! Zostało po dwa życia 4,5 godziny. Gratulacje, nie sądziłem, że tyle wytrwamy. Ej, schowajmy mu te kluczyki gdzieś po prostu. A tutaj pójdź, dawaj. I się zamknie tą kratkę po prostu. Chyba się wkurzy strasznie. A to też trzeba gdzieś schować. Nie może być tak łatwo. Nie spada? No i teraz do tej dziury. Bo on może cię nie ogarnie, że to tu jest. No, może znajdzie, ale tego nie znajdzie na marze. Mamy dwa życia, ale jesteśmy tu już okropną długą ilość czasu. Walczymy o to, kto z nas teraz wygrywa. Jedna konkurencja rozstrzyga wszystko. O pełną pulę. Ty albo ja.
Podjarałem się. Jak myślicie, kto znowu? Znowu to samo. Nie mogę stanąć się, to jest Matrix! Dobrze, a nie jesteście gotowi? Dawaj. Kto rozwiąże ten rebus, wygrywa dzisiejszy odcinek. Oto wasz rebus. Wygrałeś! Wygrałeś! Yeah! Wygrałem! Wygrałem! Widzimy się na następnym odcinku!